Witam wszystkich widzów. Bohaterem filmiku jest kolejna z najbardziej modnych i lubianych ryb akwariowych, brzanka purpurowa, Puntus nigrofasciatus. To jest wesoła, bardzo ruchliwa rybka, która wnosi radość do każdego akwarium, co sprawia, że jest bardzo popularnym gatunkiem zarówno wśród początkujących, jak i doświadczonych akwarystów. Na początku jednak chciałbym zachęcić do subskrypcji kanału, wciśnięcia dzwonka i ustawienia komentarza. Pomimo 30-letniego doświadczenia w branży akwarystycznej, to w dalszym ciągu zachęca i motywuje mnie do dalszej pracy, celem którego jest rozpowszechnienie miłości do akwarystyki. Brzaki purpurowe pochodzą z południowo-wschodniej części Sri Lanki. Zamieszkują górny bieg rzeki Lani i Niwala, a także ich dopływy. Środowisko naturalne, w którym mieszkają rybki, to odcinki zalesione z płytką wodą, z piaszczystym dnem przykrytym szczelką w postaci gałęzi i opadłych liści. Jest to środowisko tropikalne, w którym temperatury są dość stałe przez cały rok, od 25 do 27 stopni. Woda tu jest znacznie chłodniejsza niż w innych zbiornikach tropikalnych i ma kolor jasno-brązowy z powodu dużej ilości rozpuszczonej materii organicznej. Ponadto woda jest miękka i kwaśna. Po raz pierwszy gatunek opisał Gutner w 1865 roku, a do Europy trafili w 1935 roku. Brzanki purpurowe to są słodkowodne rybki lawicowe, więc w akwarium powinny być trzymane w grupach od 8 do 10 osobników. Warto zaznaczyć, że w większej grupie brzanki purpurowe nie tylko prezentują się ciekawie, ale także pokazują bardzo naturalne zachowania i tylko w dużych grupach ujawniają się pojedynki między członkami grupy. W małych grupach ryby mogą doświadczyć silnego stresu, który negatywnie wpływa na ich odporność. Ponadto ryby trzymane pojedynczo lub w parach często wykazują zwiększoną agresję wobec sąsiadów w akwarium. Na jedną rybkę potrzebujemy od 6 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 80 litrów. Rosną do 5 cm, płodność osiągają w wieku od 6 do 8 miesięcy, żyją od 3 do 5 lat. Brzanki purpurowe mają dość wysokie, ale krótkie, splaczone po bokach ciało z 4 pionowymi paskami, ze spiczastą głową i dużymi błyszczącymi łuskami. Kolor ciała jest często szary z różowawym odcieniem. Pierwszy ledwo zauważalny pasek przechodzi przez oko. Drugi za płetwą pierściową, trzeci pasek przebiega mniej więcej od środka płetwy grzbietowej, a czwarty za płetwą odbytową. Płetwy grzbietowe, odbytowe, brzuszne mają dość intensywny czarny kolor. Płetwa ogonowa jest przezroczysta. Rozróżnienie płci u dorosłych osobników jest łatwe. Samce są mniejsze od samic i mają bardziej nasycone kolory. U dojrzałych samców kolor ciała staje się niezwykle piękny. Ubarwienie głowy zmienia się w purpurowo-fioletowy kolor. Paski przestają się wyróżniać, a tylna część ciała robi się całkowicie czarna. Samice są ubarwione sporo mniej, dominują w nich jasno-żółte odcienie. Brzanki purpurowe preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. W swoim naturalnym środowisku preferują czystą i przezroczystą wodę, dlatego w akwarium należy zainstalować skuteczny system napowietrzania i filtracji. Optymalne parametry wody. Temperatura 20-26, pH od 5,5 do 7,5, pH od 5 do 18. Akwarium powinien być zasłonięty szybą lub pokrywą, ponieważ brzanki lubią wyskakiwać z wody. Brzanki purpurowe to wszystko żerne rybki. W naturalnym środowisku brzanki odżywają się niewielkimi bezkręgowcami, larwami, zooplanktonem, glonami. Karmić rybek można ochotką, rurecznikiem, wodzeniem, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebne będą i pokarmy pochodzenia roślinnego. Dieta powinna być zróżnicowana i bogata w pokarmy mięsne, gwarantujące dobrą kondycję i intensywne wybarwienie ryb. Można karmić jak suchymi, tak i mrożonymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rybek trzeba karmić 2-3 razy dziennie w małych porcjach. Brzanki purpurowe w większych grupach nie są agresywne, więc nadają się do akwarium towarzyskiego.
Można ich trzymać ze skalarami, karlowatymi pielęgnicami, takimi na przykład jak pielęgnica Ramirezy, innymi brzankami, takimi jak brzanka złota, brzanka mczysta, brzanka sumaczańska, brzanka Denisona, żalubniczka, razbora klinowa i tak dalej. Nie poleca się natomiast trzymać ich z welonkami, dużymi pielęgnicami, pielęgnicami z jeżdżek Malawy i Tanganyika. Rozmnażanie brzanek purpurowych jest stosunkowo łatwe pod warunkiem, że ryby są w dobrej kondycji. Jednym z warunków udanej hodowli jest dobór odpowiednich samców. Właśnie dlatego lepiej spróbować stanne rozmnażanie w proporcji 2 samce na 1 samiczkę. A kolejnym warunkiem jest wiek samców. Samce powinny być starsze od samiczek. Należy pamiętać, że samce dojrzewają o 1,5 miesiąca później niż samice. Zbiornik tarliskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Potrzebna aeracja i ogrzewanie wody. Wodę przygotowujemy w proporcjach 1:3. Jeden raz po filtrze odwróconym osmozy do 3 z akwarium. Parametry wody. Temperatura 25-27, pH od 6,5-7, GH od 4-6. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Przed planowanym targem rodziców rozdzielamy, trzymamy osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze i intensywnie obarwione, a samiczki nabierają ikry i stanowią się wyraźnie grubsze. Rodziców wieczorem przenosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się o świcie następnego dnia. Podczas tarla jedna samica składa około 500-600 jaj. Po tarle rodziców przynosimy do jednego zbiornika, zlewamy do 50% wody i dolewamy świeżą o takich samych parametrach. Do wody dodajemy błękit metylowy tak, żeby woda miała jasno niebieski odcień. Akwarium z ikrą przykrywamy ręcznikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylew następuje po 24-36 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 3-4 dzień. Jak na rybek zacznie pływać, do zbiornika rzucamy kilka ślimaków, które zjadają resztki pokarmu i kubki na rybku. Na rybek drobny. Pokarm startowy to pierwotniak pantofelek. Na rybek rośnie bardzo szybko. Karmić trzeba często około 5-6 razy dziennie. W pierwszym tygodniu oświetlenie powinno być włączone przez całą dobę. Bardzo ważne, żeby pokarm dla narybków był dostępny cały czas w małych porcjach. Po 3-4 dniach można już przechodzić powoli na artemię. Woda w akwarium z narybkiem powinna być zawsze czysta. Potrzebne są ciągle drobne podmiany. Zachęcam do obejrzenia filmiku Obowiązki akwarysty sprzątania, który pokazuje, jak ja to robię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.